Wiesiek, jeszcze parę ludzi było w sklepie, wiesz? No dlatego ty tam się spokojnie, nie ruszymy. Panowie, nie ruszymy, jak się nie policzymy. Dobra. Jednego brakuje. Dobra. Przygotowanie sali. Mistrz ceremonii. Sprawy techniczne. Miejsce walki. Kielonki. Co po niektórzy bardziej niecierpliwi biesiadnicy, to już identyfikujemy, kto należy do tych bardzo punktualnych i tych bardziej niecierpliwych, najbardziej głodnych. Po prostu zostało mnie dosyć nieokreślone, gdzie rozpoczynamy. No. Ale mówię, że teraz się martwię wszystko. Ja jeszcze nie wiem, jaką decyzję podejmę, natomiast są chyba przynajmniej nie. Zasiadanie. No wiesz, no gdyby nie powiedział, Lacha, że nie, podjął decyzję, rozumiesz, męską. Dobra. Może inaczej w tej chwili, nie? Tam co chwilę ci ktoś udany, jak mi oczywiście. I 5 miesięcy potem kazano kopiowanie prezentacji i na razie kończymy. Pana jak to na takich imprezach, że to się bardzo prosi. Dobrze. Bardzo proszę. Zaczynamy się. Pijemy sam. Tak. Nie lepiej. Dalej drogę. Tak. Sama małego stronia. Bo wszystkie przeszkody będą usunięte. Gdzieś tu się nie? Tutaj po Trójmieście trochę przejechać. Trójmiasto wchodzi. Tu leży dom. A do was? No to dobrze. Kto jest tutaj pod nas Trójmiasta? A Zbigniew Babicki, uczelę nie działa. Ja już wystarczy. Przepraszam, czy jest wymagasz na tym? Na cały czas. Dzień dobry. Nadejszła wiekopomna chwila. Dwie najlepsze kompania.
Ja cię widziałem po prostu. Dawaj, dawaj. Tutaj, stan, tu z tej strony chodź. Kurde. Gdzie moja gwardia jest? Dzięka twoja. Dupa w domu. W związku z tym jesteśmy sami, ale przepraszam, tu dwie panie. Niech mi będzie wolno w imieniu komitetu organizacyjnego naszego jubileuszowego zjazdu absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Mechanizowanych promocji 1975 w własnym imieniu, jak i tu stojącego komendanta naszej szkoły jeszcze raz gorąco wszystkich was powitać. Nasz ten zasiadany tutaj biesiadny stół i wieczór ma być po prostu uroczystym wspomnieniem minionych lat. Chciałbym sobie i państwu życzyć, żeby on przebiegł naprawdę bardzo przyjemnie i wzniośle. Jesteśmy do tego przygotowani. Będzie. Panu, z tobą też. Chodzi o to, że oczywiście rytm nasza kuchnia też ma. Jesteście prawie że zgłodniali. Chcę zaproponować, abyśmy coś nieco zjedli, aby potem w krótkich informacjach zarówno mojej, jak i kolegi tutaj pana generała. W związku z tym dziś, teraz, w tej chwili chciałbym oddać głos, a na końcu co zniesiemy toast na, za nas jubileuszowy zjazd. Szanowne panie, panowie, jest mi niezmiernie miło, szanowni koledzy. Dobra, na razie jest generał. Spotykamy się od wczoraj, natomiast dzisiaj jest to jak gdyby główna część uroczystości, jak tu Włodek powiedział, zasiadana biesiada. Niech ten wieczór będzie kolejnym wspomnieniem w historii naszych lat, tych, którzy żeśmy spędzili razem w ciągu 71-75, ale i na przestrzeni pozostałych lat do dnia dzisiejszego. Gdzieś spotykaliśmy się w różnych relacjach i te spotkania na pewno pozostały w pamięci. Kolejne prawdopodobnie przybędzie. Mi się wydaje i osobiście jestem przekonany, że te spotkania będą trwały jeszcze długo, chociaż już nie bardzo na poligonach i na placach ćwiczeń, a gdzieś, prawda, innej konfiguracji towarzyskiej, prawdopodobnie już bez oznaki zewnętrznej, jaką jest mundur. Poproszę Włodka o wygłoszenie toastu pierwszego, żebyśmy mogli zasiąść i coś skonsumować. Proponuję wypić za naszą promocję 1975. Tak jest. Wszystkiego najlepszego. Dzień dobry. Prawdziwy. Panie Manianie, wszystkiego. Smacznego życzymy. No. I wam też. I wam też. Jak grube. Bardziej spojrzałem. No nareszcie mogę uchwycić sławnego dowódcę. A tam się nie przeciwko do tego, że na wodkę zajęłeś tutaj na miejsce. Nie, 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 nie
Jeśli jest ktoś w potrzebie, to chyba sami wiecie. A że nasz wiek dobiega już tego szóstego kółka, jeśli niektórzy przekroczyli, wszystko jest możliwe. I w takich smutnych chwilach no, sprowadzić na pewne miejscu kolegów nie jest łatwo, ale to po kolei. Szanowni Państwo, rozpocznę jeszcze raz od powitania naszych dowódców, których zaprosiliśmy. W osobach pana pułkownika Szarmacha oraz pułkownika Mariana Kowalskiego. Witamy was serdecznie. Żeby nie wy, to no, jakoś te nasze osobowości byłyby różne. Mieliście na pewno zasadniczy wpływ na to. Nasza konwencja dzisiejszego spotkania to wieczór wspomnień. A zatem o tych, co byli razem z nami, to co przeżyliśmy i co minęło nas do tej pory. Może wielu spośród was spytać, dlaczego akurat to ja. Myślę, że funkcja pisarza, jaka się przylepiła do mnie na początku drogi, spowodowała, że noszę ten długopis do dnia dzisiejszego. No i cieszę się z tego, że mam jej zaufanie u was wszystkich, bo naprawdę posiadam dużo informacji i je udostępniam. Sądzę, że dzisiejsze tutaj przedstawione treści mogą was po prostu zainteresować. Dzisiejsze spotkanie to 35 lat od ukończenia naszej szkoły. Ale przypominam, że 15 września tego roku minęło 39 lat od założenia munduru. Po raz pierwszy przekroczyliśmy bramę z mechu. Sądzę, że wszyscy pamiętają tą
to wejście. Ci, którzy niedawno ukończyli i tam pracowali, tym bardziej. Ale chcę zwrócić się do tych, którzy jeszcze nigdy nie byli w szkole od ukończenia. A myślę, że tacy są na sali. Oczywiście zawsze wszystkim mówię, co zrobili, żeby być. Niekoniecznie, żeby droga służbowa ich tam powiodła. Ale zapewniam was, że nawet jadę bez mówienia Kaziowi tam, a mam rodzinę we Wrocławiu, zdjęcie tej bramy robię. Jak jakoś tam patrzę na te nasze stare, powiedziałem, koszary, no i dzisiaj już inny akademik. Proszę bardzo. Kochani, do zmechu 15 września 71 roku przyjechali chłopcy z różnych stron. Wychudzeni i niewychudzeni, a przypominam, 71 rok to nie najlepszy okres w naszej szkole, w państwie, że wspomnę rok wcześniej, a nawet nie tyle. Ale nie oni dostaną teraz. No, stawaj. Dobry, o. Oni zdobywali puchary, oni grali punkty współzawodnictwa w szkole. Chcę tylko powiedzieć, że dla niejednych, i tu są na naszej sali, to nie był pierwszy dzień wojsku. 12. kompania, zaraz o której powiem, która po pierwszym roku została rozwiązana, prawie że była takim epicentrum, gdzie spotkali się już żołnierze służby zasadniczej. A siedzą, prawda, w Zdzichu Błaszku. Czy chce ktoś w to wierzyć, czy nie, ale tak było. To była data pamiętna naszej historii, która się dla różnych nas różnie skończyła. Proszę bardzo. Ja myślę, że nasze przede wszystkim 4 lata w szkole to nie tylko była nauka. To były różne imprezy, zawody sportowe. To były oczywiście te zdjęcia przypominają. Bardzo przystojny generał. Bardzo dobrze. Kazimierz Stec. Miałem tą niebywałą przyjemność ze Zdzisiem w latach jego, powiedziałbym, choroby, w czasie naszego zjazdu chyba w 1995 roku odwiedzić go, kiedy już niestety, ale przyjął nas w łóżku, prawda? Bardzo facet, no powiedziałbym, z Krwiokości żołnierz. No i kto by nie pamiętał generała Zielińskiego. No, był głupinek wszystkich. Nie wiem, czy to można było powiedzieć, ale niektórzy tyle, co słyszałem, ja tam mało co do tego na Kasprowicza chodziłem, zakochałem się w jednej kobiecie i tam jakoś tam gdzie indziej chodziłem. Natomiast zakładali się, że kto poklepie albo się obroni. Szkoła wczoraj, dziś, zostawiam to naszemu komendantowi. Na pewno przyjęła inne oblicze. Tam jest inny świat. Nie dlatego, że nie ma gibały, że nie ma nawracania plutonów, ale jest inaczej. Tam są dziewczyny, prawda? Chorążyny, jak to mówią niektórzy. Ale o tym będzie mowa dalej. Chcę wszystkim przypomnieć, że nasz batalion... Nie wiem, czy tak nie wytrzyma, bo tam jest... Było nas sześciu, ale po prostu zaakcentowaliśmy, myślę, dobrze. Będzie. Przypomnijcie sobie teraz ta brzydka, przepraszam, smutna statystyka kompaniami. Józef Bryk pochowany jest na cmentarzu w Rembertowie, Bortkiewicz we Wrocławiu, Czerniak nie wiem gdzieś daleko, Kaszmarek na pewno we Wrocławiu, Andrzej Moros. Dowiedziałem się od żony, która to odpisała, dziękując za zaproszenie, ale było dla mnie smutne zaskoczenie, że Andrzej nie żyje. Zmarł w bólach. Jakieś tam na Raczysko. Piotrowski, Grzegorz, Psuja. Nie wiem, gdzie są pochowani. Kurwa, masz. To ich zbliżenia. Te zdjęcia może troszeczkę takie smutnawe, ale to są z naszych tablo, które każda kompania miała. Piąta kompania, Rysiu, twoja. Ambrozik bardzo szybko umarł. Czepiel, Geneja. Andrzej Karaszewski, mój krajan z Inowrocławia, niedawno, 2009 rok. Kołosowski, proszę dalej. To ich zbliżenia. Maciek Geneja, najstarszy żonaty. Już żonaty, prawda? Twój pisarz kompanii, Kurt Heliodor, hodował rybki tak jak ja w swojej kancelarii.
Moros Mikołaj, który bardzo wcześnie stracił wzrok po wypadku, był masażystą. Mówię, bo muszę wam to powiedzieć, odszukał go przed poprzednim naszym zjazdem Zbyszek Bodor. Kiedy do niego zadzwonił, to on co drugie słowo mówi, nie wierzę, że dzwonisz. No i taki był uradowany. Przecież przeprosił, że nie pojedzie, nie wiem. Ale 3 tygodnie po naszym, ten zmarł, po naszym zjeździe. 5 lat temu, no. Ostatni tutaj, przepraszam, że ostatni, ale Marek Siniawski z Rembertowa znamy, byliśmy na pogrzebie jego, no cóż, tak niektórzy zakończyli. 8. kompania, panie Marianie, Forysiak, taki sportowiec, że głowa boli, a jednak zdrowie. Rysiel Grześ, tu do wrocławiaków mam pretensje, bo nie wiedziałem. Artysta. To mój kolega z drużyny, że tak powiem, z łóżka, jak to mówią. Zaczynał. Natomiast dzwoniłem po jakimś tam czasie na jego imieniny. Był tu Krzysztof świadkiem tej rozmowy, a żona mówi, ale od listopada Ryszard nie żyje, wiecie co trzeba czuć. No ale środowisko nie pokazał. Karkosz bardzo szybko zmarł. Waldemar Mazur, też warszawiak, ale Janek Olszewski. Chcę wam powiedzieć, że czuję się dumny, ponieważ ten adres gdzieś tam poszedł, zarówno w Polsce Zbrojnej, o naszym zjeździe, i akurat Janka córka napisała. Nie powiem, że zobowiązując, ale prosząc mnie, żebym chociaż kilka słów napisał, jaki on był wtedy, jako podchorąży, jako młody człowiek. No i wymieniamy sobie powiedziałem, gesty sympatii, no i prosiłem nawet wszystkich, kto miałby jakieś zdjęcia, ale ona mi też przesłała. Proszę dalej. Paduch mówiłem, Jurek Sepioł bardzo szybko wypadł, zginął. Andrzej Trucha nie wiem, ale zawał serca, no i dziś uwalcza. To są ich... Jeśli pozwolicie, poproszę o powstanie i uczczenie ich pamięcią, pamięć Milton Ciszy. Podpalałeś wówczas, podpalałeś teraz, także zjazdy się odbyły. Nowe twarze, niektórzy nie przyjechali, no ale cóż, zamiast tej orkiestry mamy dzisiaj naprawdę piękny głos. Jestem zaskoczony tutaj pana z akordeonem. No to nasze zdjęcia z tego apelu. Chciałbym w końcu dzisiaj wiedzieć, ilu nas tu było, bo jedni wyjechali, jedni przyjechali, ale sądzę, że na koniec zjazdu to po prostu ustalimy. No to było w 70, to znaczy 5 lat temu, natomiast dzisiejsze zdjęcia mamy już dla was przygotowane. 10 lat temu, 2000 rok, Wrocław, jeszcze w obecności w Astyście pana generała Lachnera, którego też już nie ma wśród nas. No i był skrzypek. No, jak zwykle robimy sobie kompaniami, ja tam nawet jakieś nazwiska, potem jakoś wychodzi z tej naszej pamięci. Myślę, że już też mają. O, 5. kompania trochę była mniejsza, dzisiaj jest większa. Proszę bardzo. No i cóż, jak powiedziałem, chcę na zakończenie tego zjazdu wyjechać z wypełnionymi tutaj miejscami, żeby wiedzieć ostatecznie, ilu nas jest. A chcę wam powiedzieć, że jednak pamięć ulotna, a tam dokumentację od chyba tam któregoś 85 roku mam, w związku z tym jest to bogactwo. Znoszę toast za rocznik 1971-75, promocja Wyższej Szkoły Wzięckiej bez mechanizmu. Nie,
Szanowne panie, panowie prezydenci, szkole dzisiejszej. Jak pamiętacie, panowie, ilość szkół oficerskich jest w 89, tak jak macie tutaj 10. W 94 progresja oczywiście w dół była znaczna, bo tylko 3. No i została Wyższa Szkoła Oficerska imieniem Tadeusza Kościuszki, przemianowana na Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych. Na dzisiaj uczelnia jest uczelnią wojskową, uczelnią publiczną, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej i realizuje te zadania, które macie na slajdzie. A przede wszystkim kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych, ale nie tylko, bo również studentów cywilnych. Realizuje studia podyplomowe, kursy dokształcające, przygotowuje się do kształcenia kandydatów na oficerów rezerwy i prowadzi badania naukowe, do czego jest zobligowana od 2 lat, oraz realizuje doskonalenie swojej kadry naukowo-dydaktycznej. Zasadnicze przedsięwzięcia realizowane, ponieważ uczelnia na dzisiaj nie jest jednostką budżetową od 2 lat, jest jednostką finansów publicznych, musi prowadzić własną działalność gospodarczą, ale zgodnie z określonymi zapisami w statucie. Proszę dalej. Uwłaszczenie, ważna sprawa, bo nie wszyscy dzisiaj wiedzą, że uczelnia może egzystować tylko i wyłącznie posiadając własny majątek i takie taka sytuacja nastąpiła w roku 2005. Ci, co pamiętają, w roku 2005 miałem 3 lata kształtowania misji. Jest tak, jak widzicie na slajdzie. Proszę bardzo. I strategia to jest najbardziej w tej chwili dokument, który jest do realizacji. Musi być opracowana zawsze na 6 lat, a więc jest opracowana od 2009 do 2015. Zadanie, które jest do zrealizowania i stoi przed uczelnią, jest jedno. Zostać Akademią Wojsk Lądowych i termin jest 1 października 2012. Co to znaczy zostać Akademią? To znaczy mieć przynajmniej 2-wydziałową uczelnię z 2 uprawnieniami do nadawania tytułu doktora. I wtedy Akademia jest instytucją, która nie może być zlikwidowana na dzisiaj rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, a tylko uchwałą Sejmu. A więc daje gwarancję, że szkoły nikt nie ruszy. Bo dopóki tego nie będzie, no rozporządzenie ministra jest aktem prawnym, które bardzo łatwo wydać. Proszę dalej. Struktura na dzisiaj jest już nieaktualna, bo przed tygodniem uczelnia uzyskała zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra obrony narodowej odnośnie utworzenia Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. W związku z tym dokonać do aktu mianowań niemal poprzez wręczenie certyfikatów o potwierdzeniu przynależności do naszego stanu oraz przygotowane tutaj ryngrafy. Koledzy drodzy, pozwólcie, że pierwszymi, którzy zostaną tutaj przez nas obdarowanymi, będą nasi dowódcy. O wręczenie tych skromnych upominków proszę oczywiście komendanta naszej uczelni. A zatem panie Ryszardzie, panie Marianie, bardzo proszę o podejście. Marian, no dawaj, bo czekaj. I tak jest pan nagrywany, tak? Spokojnie. Pozdrawiam pana. Pokażę ten, który jesteśmy w szkole prawie. Szkołę się zmienił. Najlepszymi rzeczami, ale ja wszystkim na szkole. Patrzcie! Ten certyfikat oraz zdjęcie. Fajnie. Dzięki. Dziękujemy. Dziękuję. Jak będę w Wrocławiu. Zapraszam, zameduję. Wszystkich zapraszam. Dziękuję. Dziękuję za wszystko. Tego się nie spodziewałem. Jeszcze mogę trzymać. Bardzo miłe. Ja bym ci naszą pracę.
Nie było już alfabetycznie, to tak jak ułożyliśmy te certyfikaty. Bardzo kolegów proszę o podchodzenie. Ja też wyprostam, ale panie Zbyszko Machorski. Wiesław Pednarek. Trzeba się dalej tak wyjść. Szczepan Macanko. Szczepan! Jest pan! Jest pan! Wybraniu! To jest ten, co chciał tą oznakę robić. Ja się chciałem. Tomek Pinkowski. Sławek Zawadzki. Polska. Dziękuję, że się Boguś Brzozowski. Dolny Śląsk, jakby ktoś nie wiedział. Dolny Śląsk. Jestem całą gębą. Nie widziałem. Gratuluję. Dobrze, teraz się będą chcieć. Rysio Białas. Zenon Siejka. Zenon, chodź. Zawsze jest z nami. Tym bardziej gratuluję, że... Dziękuję. Robert Waliszewski. Będę pamiętał z Koszalina, kurczę. Jerzy Kosek. Jurek. Gratuluję.
Jeszcze raz! Jeszcze raz, no! Czako pieczo! Będę mówię! Czas dla reporterów. Ten następny. Stefan Bosek. Kochani, z wielką satysfakcją Wiesław Szajerka. Brawo! Dziękuję za wszystko. Za pomoc. Powoli, ale tam nie można, no. A potem reporterzy. Zawsze pomocnik jakiś. Wielka powaga. Generał Kazimierz Jaklewicz. Jak zmech to zmech, Marian Osmelak. To jest jego wydłużone ramię. Tam, a nasze też. Pracujący. Na wszystkie telefony. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Mirek Knapiński. Mirek, wiem, że jesteś. Nie zakłada! Nie, nie, dobrze, na razie też. Iluś, powiedziałeś, że będziesz? Noga do góry! Noga do góry! Gratuluję, bądź zaproszony. No, z wielką satysfakcją, kochani, powstanie Czesław Serafin! Jerzy Kubra. Pojechał. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Nie Franciszek Ziemianin. Tomek Blechman. Brawo! Polska! Stasio Wróbel. Zobacz, Zobacz. 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 Zobacz.
Leszek Gołębski, Kraków. Leon Pill. Mirek Sacharczuk, Białystok. Strażnik zagraniczny. Karol Bany. Dziś zapraszamy. Pani Elu Desz. Waldemar Złoto. Waldek. Ten pan z Łysino. Zapraszamy. Z wysokim czołem. Krzysztof Zieliński. Nasz minister transportu. Stasio Fornal. Poczekaj, Marek, kurde.
Marian nie słyszy, a ja robię. No. Kaziu! Możesz mnie nie karać, bo filmuję. Kochaninki! Ja teraz nie odbieram, bo robię interesy. El comendante. Piotr Górecki. Szalenie zmęczony. No, a jest dopiero 21:30. Idzie weter. No, niech idzie, ale poszedłem mam całą mokrą. No, ja też. Jestem ja głodny, niedopity. Ja myślę, że już teraz... Doma. Nie, tam ciasto nie, to nie. Jestem. Ale gdzie może być? Co? Zejdź, bo oglądają. Aha. Do wlady napisałem. Proszę Państwa, a w progu
siedzi student. Taki biedny człowiek, prosty, ale wykształcony. Proszę Państwa, wtedy się przepraszał, jak się wychodziło z przedziału. Trzeba było, jemu się bardzo siku chciało. I chciał się bardzo kulturalnie zachować, więc wstaje i mówi tak. Wtedy towarzyszy się i mówi, tylko gospodaj, mój tak. Nie zmienicie gospoda mnie, chodzę za pisu. No i wyszedł z tego przedziału. Jak tylko wyszedł z przedziału, ten pop, co czytał się, to i mówi, taki maladojny, kulturny człowiek, jak on mógł tak skazać, to jemu chodzę za pisu. Bo ty ja pop, dama, stoczyłem, pałkownik, generał, łot taki niekulturny. A pułkownik, proszę Państwa, wstaje, trzyma fajnie, zrebać mój tak. Paździacie, gospoda, on tak przywiąte, ja jemu skażę. Rozumiecie Państwo? Ale jak przyjdzie miał pozna! Student się odlał, przychodzi taki zadowolony do przedziału, a ten pułkownik staje mój. Ech ty mała dojdziawie! Smatryję ta popi mi chuj! Smatryję na tu damę, ta kurwa z wakzela, ha? A smatryję na generała, ta blazi w pagonach, ha? A smatryję na doczę w błędy damy. Dasz u niej 12, 13 lat, może jeszcze i nie jobana. I tak ty mógł wskazać, do ciebie chodzę za pisze, Nie wiem, czy to jest
Dobra, nie ma problemu. Przyjacielu, czy mamy te wszystkie chodziło przez pana? Byliście, ja byłem w innej grupie, pan to przygotował w mojej grupie, nie? Ale... O, nie, wszystkie nie, nasze grupy nie ma zrozumiałem. Ale jakbym miał, to nie ma. Byłaś, a tutaj co jest? Nie, no. I Zbyszek. To jest Zbyszek. Leszka Gołębskiego. A to nie macie internetu? Tutaj ja to nie jest nasz laptop, to jest tutaj lokalny. Ja nie chcę dzisiaj. Zrób takie coś jak tu pan. Nie było mnie na schodzie. Zrób takie coś, że wrócił moje zdjęcie. Biegu podąża na bój. Nie ma ta szara, nie ma.